Witajcie widzowie, ja nazywam się Sajmek. No, sorry, chyba mnie męczy. I witam was w odcinku czwartym z Wyspy Mrozu, epizod drugi. Czekajcie, wziąłem sobie dzisiaj, zrobiłem cup of tea. Excellent. No, jeszcze będę miał co popijać na odcinku. Czekajcie. Dobra, herbacie. Dobra. No jest tak. W ostatnim odcinku Rembek napisał, że u niego jest kwarantanna szkolna. Spoko. Będzie mu trochę bosnąć pracę nad epizodem trzecim. Zarąbiście, tylko take your time, żeby zrobić trzeci epizod. Bo boję się, że będę w połowie Wyspy Mrozu 2 i nagle się pojawi epizod trzeci Wyspy Mrozu. Także no. No i jeszcze Jacker napisał mi, że pominam dwie lokalizacje, żebym dokładnie sprawdzał. Jasne. Tylko na razie no. Na razie ja zrobię wszystko po kolei. Wszystkimi innymi lokacjami, które są obok, zajmę się później. Na razie to ja chcę zrobić te questy, o których na razie mnie poinformowano. Także no. Wszystko będę dokładnie sprawdzał, ale na razie to ten. Ała. Tu widzę, że jest przejście, którego wcześniej nie potrafiłem znaleźć. Ja sobie to zamknę, zakopię. I tak. No i wchodzimy. Okej, czyli to mniej więcej tak wygląda. Okej. I co mamy? Potrzebujemy pomocy i od autora. Facebook, sorry guys. Facebook. Jeśli było słychać. Dobra, wyłączyłem Facebooka i tak. Zejście do schronu. I te informacje, dobra, schowamy zgniłe mięso. Weźmiemy to. Potrzebujemy pomocy i od autora, tak. A resztę to wiem. Od autora może najpierw. Dla lepszego efektu zalecam włączyć tryb pokojowy podczas zwiedzania schronu, okej. Na szczęście mam pokojowy. Bo włączyłem go pod koniec tego odcinka. Znaczy jak już go skończyłem, przepraszam. To już dlatego wiecie, bo tutaj robię screeny pod miniaturki. No i dobra, drugie. Zostaliśmy zamknięci w dolnej części bunkru. Jeśli ktoś to czyta, pomóż nam. Jasne. Chyba ja tam byłem nawet. Górę sprawdzimy później, ale skoro trzeba na dół, to na dół. Wygląda to, że muszę zapatrzyć się w drabinki. I see why. Zaraz, czy ja wszystko... Nie wierzę, ja to nie po kolei zrobiłem. Jestem... Świetnie, Szymon, zrobiłeś... To tak na opak, że... Świat byłby z siebie dumny. Dobra. Wait, what? O kurde, sorry, katar mnie męczy. Kicham trochę ostatnio, ale to już ze względów alergicznych. A chrypa mnie dopiero wzięła. Jedynie boję się o to, że będzie taki moment, że nie będę mógł dla was w ogóle zrobić odcinków, dlatego postaram się zrobić materiały na zapas, bo na razie to nagrywam wszystko, wiecie, tak odcinek po odcinku, można powiedzieć. Wrzuciłem jeden odcinek, robię kolejny odcinek. Także no, tyle powinno starczyć, mi się wydaje. 15, zobaczymy. Także jak będą na przykład odcinki na zapas, to was o tym poinformuję w opisie i mam nadzieję, że to zrozumiecie, bo zawsze człowiek ma na wszystko czas, dobra. Ziemniaka sobie zostawię, bo ziemniak może być na farmę. A ziemię mogę i tak w sumie schować, bo i tak nie mam za bardzo co z nią robić. Mapa Bunker Harvest to sobie zostawię, bo dopóki całej lokacji nie sprawdzę. Ej, dobra, wchodzimy do środka. I co my tam mamy? Oczywiście wiem... Okej, jesteśmy tutaj. No i sprawdzimy lokację do końca, bo dokładnie jej nie sprawdziłem właśnie. I chyba z tego co pamiętam nie sprawdziłem sektoru B, bo były zombiaki.
Mam cię. Tam coś jest. Dara, odkopujemy, bo widzę, że coś tam jest. Mam cię. To miejsce doprowadza do... Pożegnanie i Mac. Dobra, to zobaczymy. Mac, ho, 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 bo wiecie, McDonald's. Kurta, że się świetnie bawił tymi efektami, ci powiem. Czy możecie, szanowni panowie, zamknąć ryja, że tak powiem? Albo wykorzystam swoją tajną broń, którą jest mój nienaładowany RPD. Zamknąć, kuźwa, się! Tu się myśleć nie da. Dobra, sami tego chcieliście, wyciszam was. No, dobra, dziękuję. Nadal nie jest to, dźwięk mowa. Nie wiem, czy to dlatego, że wyciszyłem... A, dźwięki mowa, okej, dobra. Zaraz musiałem wyciszyć, ale no. Co tu mamy, więc tak. To schowam na razie tutaj. To postawię obok, bo zrobię z tego chleb. Dobra. Teraz poczytamy po kolei to. Moja rodzina, moi przyjaciele, oni nie żyją, byli i już ich nie ma. Zamurowałem ciała w pomieszczeniu gospodarczym. Czuję, że oni tu są. Uciekam stąd czym prędzej, słyszę ich głosy, Jeff. Okej, okay, Jeff, to zaraz zobaczymy, tylko herbatki się napiję. Czekajcie. Rypa, sorry. Ktoś do mnie coś na... A, tu też jest wiadomość telefonu. Co my tam dalej mamy? Tak, epidemia. Dziś w naszym bunkrze wybuchła epidemia. Wszyscy bez przerwy kaszlu i czują się fatalnie. Nie mamy żadnych środków medycznych, nie możemy wyjść na zewnątrz, nie możemy nic zrobić. Tylko najlepsi przetrwają, Jeff. Okej. Okay. Okej, nie fajnie się coś zrobiło. Zapiski nadzorcy. Ci głupcy nie wiedzą, jaki ciąży na mnie obowiązek. Czy oni naprawdę myślą, że stanowisko nadzorcy w ówczesnych realiach jest łatwe? Myślę, że słusznie zakazałem im wychodzić na zewnątrz. W końcu ja tu wydaję rozkazy, prawda? No, słuchaj, czasami nie wszyscy. Czasami nie ma... Czasami dochodzi do anarchii i nadzorcy już nie ma co gadać. To jest jej łóżeczko, Lizy, którą czytaliśmy. Dobra. Ekspedycja i notatka Jeffa, okej. Okay. Jest tu więcej notatek Jeffa? Nie, ale mamy pożegnanie i... Da, czytam, okej. Okay. Kończący się zapas. Skontaktowałem się dzisiaj ze stacją polarną, była... by poprosić o pomoc w związku z kończącymi się zapasami żywności. Nikt nie ruszy, raczył odpowiedzieć. Bez jedzenia widzę czarną przyszłość tego pieprzonego schronu. No. Ekspedycja. Od tygodnia nie mamy kontaktu ze światem zewnętrznym. Ted proponuje nam, abyśmy zorganizowali ekspedycję i poszukali zapasów. Ja, jak i większość sceptycznie podchodzimy do tej propozycji. W końcu na zewnątrz średnia temperatura wynosi minus 35 stopni. Bez odpowiedniego ekwipunku nie ma szans na przetrwanie. No racja. Tutaj chyba nic nie było. No sorry, że tak kaszlę, ale... No coś z gardłem dzisiaj jest nie tak. Notatka Jeffa.
Nasz nadzorca zachowuje się bardzo dziwnie. Rozumiem, że aktualna sytuacja w tym schronie nie jest najlepsza, ale to nie powód, żeby poniżać każdego na swojej drodze. Pomimo wszelkich przeciwności losu, staramy się żyć normalnie, jak tak, jak żyliśmy przedtem. Jeff. Ma rację, rację. Dobra, choroba może najpierw Elizy. Moja córka Eliza choruje, odkąd przybyliśmy do tego schronu. Mimo, że mój mąż zalecał trzymanie dystansu, by się nie zarazić, ja nie umiem. To biedne dziecko przeżyło wiele złego i zasługuje na kontakt z rodzicami i wspieranie w najcięższych chwilach. Nadzorca obiecał poszukać odpowiednich leków. Myślę jednak, że to tylko wymówka. On taki jest, Zofia. No biedna Eliza, no. Dobra, jako iż mi szkoda dziewczynki, to jako obowiązek będę trzymał ten liścik Elizy przy sobie. Wiem, że to głupie, ale... Rest in peace, Eliza. Dobra, wspólna kolacja. Dziś odbyła się wspólna kolacja. Wszyscy wymieniliśmy się doświadczeniami życiowymi, oglądaliśmy stare filmy na kasetach. Mimo, że żyjemy w czasach trudnych, staramy się utrzymać taki sam porządek życia, jak przed katastrofą. Może wydawać się to dziwne, ale wyjdzie nam się tutaj lepiej niż w Lulabi. Może dlatego, bo to prywatny bunkier, a nie sponsorowany przez Snow Peter. Okej, okay, czyli byli w jakimś bunkrze Lulabi. Na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek zapiszę tutaj kod do archiwum. Mam bardzo słabą pamięć, a jeżeli zapomnę tego pieprzonego kodu, nadzorca mnie zabije. Okej. Okay. Mamy kodzik. Pożegnanie. Żegnajcie przyjaciele, żegnaj kochana żono, żegnaj kochana córeczko, tak mi was brakuje, Jeff. Czyli to był on, chyba to jedno z tych chciał, to był on, no kurna. Dobra. O Boże. No, o Boże. Czekajcie, coś zrobię. Dla pokoju duszy. Nie, to nie było wejście na górę. A to, żeby nie było, ja to robię tylko dla siebie. Wy nie musicie tego komentować pod żadnym pozorem. Rest in peace, man. Nie wiem, czy to ty byłeś, ale... Masz tu. Nie wiem, czy to ty, ale masz. To czemu nie mogę... Nie dlatego, że to jest taka ziemia, kurna. Masz. Nie mogę posadzić ziemi, ale no. Masz, rest in peace, man. Bym ci rzucił więcej kwiatków, ale nic tu za bardzo na tej pustce nie rośnie. Okej, 0171. 07. 0171. O, Isaac! Żyje Isaac. I są książki. I brak dokumentów. Dobra, rozmawiamy z Isaaciem. Isaac, kim jesteś? Co robisz w tym opuszczonym schronie? Nazywam się Simon, przysłał mnie Edward, z którym miałeś się skontaktować. Zrobiłbym to, gdyby nie zgubił krótkofalówki. Takie moje szczęście. Skoro już tu jesteś, to wróć do Edwarda i powiedz wszystko u mnie gra. Oczywiście, a tak przy okazji, co tutaj konkretnie robisz? Pierwotnie moim celem było zebrać dużo zapasów pożywienia, jednak podczas dokładnej analizy tego obiektu odkryłem to pomieszczenie. Dlatego nie wróciłem na czas. Simon, czy ty wiesz, ile tu jest dowodów? Jakich dowodów? Dowodów zbrodni. Jeżeli uda nam się przywrócić porządek na tej wyspie, to będziemy mieć mocne dowody na Snow i w końcu odpowiedzą za to, co zrobili z tym archipelagiem. Taka żyła złota się może nie powtórzyć.
Muszę zebrać jak najwięcej dowodów. Dobrze, Simon, nie zatrzymuję cię już. Muszę szukać dalej. No dobrze, to ja wracam do Edwarda. Dobra, znaleźliśmy Edwarda i trzeba dowrócić, znaczy Isaaca, trzeba wrócić do Edwarda, ale zobaczę, czy wszystko dokładnie sprawdziłem czasem. Chyba jednak dokładnie wszystkiego nie sprawdziłem. A niestety nic tu nie znajdę, dobra. No to co, wracamy, bo tu już wszystko tak naprawdę przeszukałem. W sektorze A byłem. Tak, byłem. W kotłowni byłem. To tak naprawdę wszystko przeszukałem, teraz tylko trzeba stąd wyjść. I pójść na górę, rzecz jasna. Przepyszno. No jest za fajnie. A wiecie, co mi się to z jedną rzeczą kojarzy? Pewnie spytacie się, z jaką rzeczą? Otóż takie kary trochę zimowe, znaczy tego typu kary, że zostawianie na mrozie i tak dalej, to ja kojarzę sobie z grą Frostpunk. Dobra, skoro już zrobiliśmy wszystko, to łatwe. Nie, ale te... Mówiłem, że te zorze polarne są zarąbiste. No, dobra, ale no. O co mi dokładnie chodzi z... A to chyba nie w tą stronę idę. A trzeba w tą stronę iść. Dobra, powinienem dojść bez problemu. A mi się herbatka skończyła. No i super. Kurczę, mam nadzieję, że nic mnie nie złapie, bo jak na razie to tylko co mnie męczyło, to z tego co wiem, chyba stan podgorączkowy. No, stan podgorączkowy nie męczył ostatnio. A dlatego mówię, z tego co pamiętam? Bo ja nie pamiętam, kiedy to było. Chyba to było, nie wiem, miesiąc temu. Nie pamiętam dokładnie, bo ostatnio tyle mam rzeczy na głowie, że sam zapominam, co ja ostatnio robiłem. Ała. Dobra, teraz trzeba bez problemu dojść z powrotem do bazy. O, jest. Jest, jest, jest. A jeśli to nie to, to pewnie jakiś obiekt, który po prostu... Przechodziłem obok. Nie, ja kojarzę dobrze bardzo ten... Jakże duży... Lagujący... Polarną stację. Ja nie rozumiem, dlaczego mnie tak ścina. Nie wiem, czy to widać na nagraniu, ale ścina mnie w tej chwili. Nie wiem, czym to jest spodobane, chociaż mam grafikę ten. No. A, zasięg renderowania jest taki, okej. Okay. A to miało być 7. Teraz, bo ja wybijam okno, tak. A to nic, chyba się nie stanie, jak wybiję im kolejne okno. Panie Edwardzie, mam dla pana jakże nice newsa na temat Isaaca. Uff, całe szczęście, że nic mu się nie stało. Dziękuję ci za pomysł, to twoja nagroda. Ulepszony łuk, a ja mam 16 strzał, no no no. Okej.
No i co, chyba wracamy teraz z powrotem do... Teraz chyba wracamy w takim razie z powrotem do... W stronę pos idziemy i... Od mojego ogniska trzeba będzie pójść w takim razie w stronę gdzieś tak... Północny... No północny coś, ala północny właśnie, północny wschód, bo sam tak pisał Jasker w poprzednim odcinku, żebym szedł, bo jest wątek na północnym wschodzie. Także no, pamiętajcie też o tym, żeby... No, że piszcie, że na przykład jakieś lokacje, że omijam, tylko... No po prostu jest tego tak dużo, że ja wiecie, wolę sobie jakoś, wiecie, po kolei zrobić te... Po kolei zrobić sobie te wszystkie, no, te całe wątki. Bo jak nie robię po kolei, wiecie, zajmuję się jednym, później jednocześnie drugim i trzecim staram się zajmować, to mam straszny mętlik i później nie wiem, to, czy coś skończyłem, czy nie. Dlatego, wiecie, piszcie mi o wątkach, ale ja zrobię je powoli, spokojnie. Bo jestem duszą eksploratora. Ja mam przegrane w tej chwili chyba z 30 godzin w No Man's Sky'u. A to jest dopiero początek gry. Bo mapa jest ogromna. I miejscówek jest w piździe. O, jest POS. POS, czyli pies, który ma na sobie GPS. What? What the fuck? Dobra, teraz przejdę obok POS i trzeba będzie się wybrać w stronę tego ogniska i iść na północny wschód. Ale sam nie wiem, nie wiedziałem, że dwie lokacje, bo tu tak naprawdę nic nie widać na takiej renderze. Ale taki był render zapisany, dlatego na takim renderze będę grał. Dla klimatu. Bo wiadomo, że człowiek nie widzi z 30 metrów. Nie, nie, co ja pierdzielę, nawet więcej niż 30 metrów. Człowiek potrafi coś zobaczyć. A przy okazji jeszcze przy takim śniegu. Dobra, wiem, że to jest blisko moja baza. Po czym wiem? Bo przy mojej bazie chmury były bardzo wysoko, nisko położone. Czekajcie, znaczy, że tutaj na górze czasem nie ominąłem tej twojej bazy, a jeśli nie, to pewnie jest na... O, na dole właśnie. A, za chwilę tam dojdziemy. I poszukamy kolejnych miejscówek, które będziemy mogli pójść. Ała! O, latarnia morska. Troszeczkę na opak chyba poszłem. Ale i tak spoko, bo i tak wiem, gdzie jest moja chałupa. Ładnie nie chałupa, tylko miejscóweczka. I tak, będę musiał zobaczyć, czy ja tam coś czasem nie zostawiłem, czasem jakiegoś ammo. A jeśli nie zostawiłem, to nie zostawiłem. Ja będę teraz szukał swojej bazy wypadowej. Myślę, że tak. A niestety wszystkich miejscówek nie zapamiętuję, no kurda, no. Człowiek wraca z misji i nie może o, dobra, widzę. Poznaję po tym, jak nisko chmury są ustawione na górze.
Zatrzymam się na chwilę tam. Rozgrzeję się, zobaczę, czy czasem czegoś tam nie zostawiłem. I wyruszamy na kolejną wyprawę, czyli na północny wschód. Tym razem. Tak. Jest i mine bazę. No taki, okej, biesiada. No i tak, zostawiam jedzenie, oczywiście. Jak mogłem nie zapomnieć wziąć ze sobą jedzenia. Okej, mamy mnóstwo chlebków. Pszenicę zostawimy tutaj, weźmiemy im drewno. Trochę drewna. I trzeba będzie wziąć węgiel, bo węgiel się przyda na pochodnie. A ziemniaczka zostawię. Bo ziemniaczek może się przydać w momencie, gdy mi zabraknie całkowicie... gdy na przykład zabraknie, nie znajdę w ogóle jedzenia. Będzie mi potrzebne ono bardzo, dobra. East? North, czyli powinienem gdzieś iść w tą stronę, okej. Druga miejscówka, moi mili. Nie wiem, gdzie to mnie zaprowadzi, ale zaprowadzi mnie pewnie w ciekawe miejsce. Czekajcie, coś zobaczę na szybko. O, czekajcie. To na pewno był północny wschód, zobaczę. I sorry, że tak gadam, ale się prostuję. Trochę mnie plecki ten tego. A, dobra. Nie, nic, bo mi odpisała taka jedna osoba. I się cieszę z tego, dobra. Dobra. Nice, dobra. Obstawiam, że... pójście w stronę... że tamtą miejscówkę sprawdzimy dokładnie w następnym odcinku, bo... dzisiaj już troszeczkę... porobiliśmy w tym odcinku, sprawdziliśmy dokładnie całą placówkę i teraz będziemy iść głębiej. Będziemy iść w kolejne miejscówki i poszukamy trochę węgla, bo towar ten ma swoją cenę i przy okazji wiele osób jest gotowy za ten towar dobrze zapłacić, także wiecie. Wow. A, to był lód, dobra. Chyba to był lód. Jestem pewny. Okej, dobra. Idziemy dalej na północny wschód. I tylko się teraz nie zabić. Dobra. Sorry, ja muszę coś zobaczyć po prostu. O kurna, ale mnie spędzi wszystko. Ała, moje plecki. Proszę, nie zabij się, ała. Szut. Powiem tyle. Te góry to będzie moja pięta achillesowa. Nieraz ja z tych gór skaczę. Po prostu, żeby to szybko z tej góry zejść. I się to zazwyczaj kończy tak, że... że kończy niedobrze. To jest to miejsce. Czy to jest po prostu miejscówka POS? Nope, chyba nie. To chyba są jakieś ścieki. To schodzimy na dół. Czy o tą ci Jackę lokalizację chodziło? Jeśli tak, to dzięki. POS chyba w takim razie. Skórzane spodnie, niepotrzebne mi, ale wezmę kamienny miecz. Czy jakaś miejscóweczka, chyba jeszcze nie tutaj doszłem. To jeszcze chyba nie tutaj w takim razie. Muszę iść dalej na północny wschód. Także widzowie, no to tutaj chyba odcinek skończyłem. Sorry, że tak wiele się nie się działo, ale no. W następnym odcinku się spotkamy przy tej miejscówce, ja tam dojdę, albo nie, w sumie nie kończmy tutaj odcinka, ja chcę tam dojść i wiedzieć, co tam jest. Eee,
myślicie, że odcinek skończę? No nie, ja muszę wiedzieć, co tam jest, bo widzę, że tu jest las. A mam pewną taką zasadę zapisaną, że jak jest las, to pewnie w pobliżu jest miejscówka. Chociaż przy tej stacji polarnej, czy co to było, to nie jestem pewny. Dobra. Czy ja to miejscówkę odnajdę, czy raczej będę tak szedł i szedł i dopiero jednak się spotkamy w następnym odcinku? Tak, chyba się spotkamy w następnym odcinku. Ja się postaram tam... Jest, dobra. No to ja tam szybko idę. I moi drodzy, w kolejnym odcinku spotkamy się. Będziemy właśnie w tej miejscówce. No jesteśmy, to jest jakaś... Nie wiem, co to jest, ale ja tu wejdę. Dobra widzowie, mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał i będziecie chcieli więcej odcinków na moim kanale. A jeśli tak, to zostawicie subskrypcję i łapkę w górę pod tym filmem. Do zobaczenia, trzymajcie się.